ja ze swojej strony chciałabym się skupić na tym, aby po prostu poszerzyć rolę odbiorców Centrum Kultury Śląskiej o mieszkańców, oczywiście powiatu, ale o takie grupy, które nie są po prostu w tym bliskim sercu, a więc rodziny z dziećmi, młodzież, osoby dorosłe i seniorzy, tak aby po prostu móc wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom i potrzebom kulturalnym. Stąd ja skupię się na tym, aby w większym stopniu korzystać z balonów parku przede wszystkim, ponieważ jest to piękny obiekt i myślę, że można tam organizować, na pewno tam zrobić fantastyczne wydarzenia kulturalne, jak pikniki rodzinne, czy koncerty różnego rodzaju, ale przede wszystkim też plenerowe spektakle, które proszę mi wierzyć, w tej chwili cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wszystkich. Drugą rzeczą, na której się skupię, to zwiększenie komercyjnej działalności Centrum Kultury, tak abyśmy mogli oprócz dotacji, którą otrzymujemy, móc finansować nasze wydarzenia też z własnych przychodów. Trzecia rzecz to na pewno ubieganie się o środki zewnętrzne, ponieważ w centrum są duże potrzeby, czy tak jak było to powiedziane, jeżeli chodzi na przykład o remont elewacji, czy też jakby dokończenie remontu wnętrza, ale też po to, żeby uzyskiwać środki na organizację wydarzeń o wysokich walorach artystycznych i